Tak wygląda 11 osób, które spędzi najbliższe godziny na Discordzie. Przez cały ten czas muszą być widoczni na kamerkach. W międzyczasie będą musieli zmierzyć się z serią szalonych wyzwań. Zasady są proste. Jeżeli w którymkolwiek momencie wasza twarz nie będzie widoczna na kamerce, odkładacie. Jeżeli twarz zakrywają włosy, nadal git. Jeżeli widać tylko fragment twarzy, nadal git. Wystarczy, żeby chociaż jeden piksel twarzy uczestnika był widoczny na kamerce. Ostatnia osoba na kanale wygrywa 500 zł. To tyle. Poznajmy naszych uczestników. Interesują mnie gry komputerowe i dupa mojego kolegi Beza. Straszysz mi się chce od początku. Siusia. Interesuję się owocami, warzywami i matkami moich przeciwników. Jestem Neti, zawodowy piwniczek, na pewno to wygra. Witam, nazywam się Piper, zainteresowania, pan numer 7. Czekaj, policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A, Neti! Uuu! Od tygodnia nie wyszedłem z domu. Wow. Przygotowywał się, kurde! Słuchajcie, całkiem możliwe, że tutaj posiedzimy godziny albo nawet dni, także chciałem się teraz zapytać, jak jesteście na to przygotowani. Pamiętajcie, że będziecie musieli jeść, pić, spać i wydalać. Mam kobietę, to mi wystarczy. Będziesz na nią sikał? Uczestnicy przygotowali sobie jedzenie, picie, puste butelki, a nawet papier toaletowy. Ja sobie nawet materac mogę przesunąć na podłogę. No. Ja mam za łóżko obok siebie, no nie? Na tym etapie w challenge'u byliśmy dopiero 10 minut. Zaczynaliśmy się poznawać i wtedy wydarzyło się to. Wait a second. Było nie, było widać. Viper, pokazując nam model samolotu, zakrył całą swoją twarz. Niestety, Viper! Jakieś słowa na pożegnanie? Używam wyzwania do Neti. A no właśnie, wyzwania. Przed rozpoczęciem challenge'u każdy z uczestników przygotował jedno zadanie, które mógł utrudnić życie jednego z pozostałych graczy. Wyzwanie od Vipera to przez 10 minut znajdować się w innym pomieszczeniu. Pamiętaj, że cały czas twoja twarz musi być na kamerce. Neti sprytnie zmienił kadr i po prostu usiadł na korytarzu. 10 minut! W międzyczasie Bezu postanowił pójść do toalety i miał na to sprytny plan. Dołączył na Discorda z telefonu i zabrał nas wszystkich ze sobą. To chociaż się zmutuj, Bezu. A Neti w międzyczasie siedzi smutny. Neti już jest po czasie, już może wrócić. Wrócisz do niego! Dajcie mu posiedzieć, tak? Może mu wygodnie. Finalnie Neti spędził na korytarzu jakieś 12 minut. A co tam robił? Oglądałem filmy, dobra? Słuchajcie, póki co możecie robić co chcecie. Podpowiem wam, że to się wkrótce zmieni. A mam propozycję. Nie wiem jak wam, mi się tu nie chce siedzieć nie wiadomo jak długo. Ja bym jakoś zaczął usuwać ludzi. Wcześniej był problem, bo było nas 11, ale Viper ten problem rozwiązał. Ja mam propozycję, tylko się wszyscy musicie zgodzić, że gramy sobie 5 na 5 w Lidze Legend i osoba, która ma najgorsze statystyki, wychodzi. No to macie mały problem, bo ja na ten deal nie idę! No to co, Hubert, idziemy na spelunki. Pierwszą godzinę nasi uczestnicy spędzili na grach komputerowych. Idę grać w TFT. W projektach artystycznych. Masz depresja, mnie przygnębia, każda dupa mnie olewa, zawsze przy mnie moja waifu w myślach, ona w gaciach tajtym. Tak, właśnie to robił Saga cały ten czas. I chodzeniu do toalety. Pa, sika już, sika. O, ja bym nie dał rady. Podczas jednej wycieczki do toalety wydarzyło się to. Chyba czas na wara. Dla tych, którzy nie wiedzą, VAR to jest taki system powtórek używany w piłce nożnej. Można dzięki niemu przyjrzeć się szczegółowo danej sytuacji, żeby podjąć dobrą decyzję. Ja nie posiadam takiego studia VAR, ale posiadam program graficzny Paint. Musimy sprawdzić. Wydawało mi się, że była czarna klatka. Zaraz zobaczymy. Dobra, okej, okazuje się, że po prostu przeszedłeś przez jakieś ciemne miejsce. Ale na fuksie, ja. Już chyba z 4 czy 5 osób było w toalecie i nie widziałem, żeby ktokolwiek mył ręce. Ja byłem. Lucek i Hubcio po kryjomu doszli do porozumienia. Chcieli udupić Netiego. Dla Netiego dam wyzwanie. Lucek wykorzystuje swoje wyzwanie na Netiego, a jego wyzwanie to zmutować się na 10 minut, żebyś nas nie słyszał i żebyś nic nie mówił. Ty, i dasz mu drugie zadanie, nie będzie wiedział. Przypominam, że jak nie wykona zadania, to odpada. Teraz pytanie, czy ktoś chce do Netiego. Ja chcę. Dobra, w takim razie. Hubcio ma zadanie. Masz 10 minut na wypicie całej butelki wody. Co tam, Neti, wykonasz? A no tak, nie słyszysz nas. Czy zezwalamy na wypicie czegoś innego niż wody? Tak. Ja bym zezwolił. Zacznij się machać rękami, zobaczymy, czy będzie myślał, że takie jest zadanie. Czy zrobi ręce do góry? Patrzy, nie wie o co chodzi. Co on robi? Ma napoje. Ej, ktoś mu napisał! A czemu on to przelewa? Nie, będzie miał mniej do wypicia. Mądrek. Jest pełne. Dobra, Neti za 10 sekund do nas dołącza. Znalazłem najmniejszą butelkę, jaką miałem w pokoju. Tylko najgorsze jest to, że to była 0,7 butelka pojęta.
Ona była pusta? Nie! A skoro jesteśmy przy napojach, Gaminate to sponsor dzisiejszego odcinka. Bierzecie shaker, bierzecie Gaminate, zalewacie wodą i już macie pyszny napój, który da wam siłę na siedzenie długiej godziny przed kompem. Na przykład. To by się przydało naszym uczestnikom. Słuchajcie, Gaminate to jest suplement dla gamerów, nie zawiera cukru, ma mnóstwo fajnych smaków i zwykłe, klasyczne, owocowe i bardziej szalone, na przykład rap, czy mój ulubiony Iced Tea Peach. Słuchajcie, zarówno jeżeli nigdy jeszcze nie próbowaliście Gaminate'a, czy jesteście stałymi spijaczami tego boskiego napoju, klikając w link poniżej i wpisując kod DYRYCHODO dostaniecie 10% rabatu na całe wasze zamówienie. Nie zostaje wam nic innego, jak zamawiać Gaminate'a, a my zobaczmy, co tam u naszych uczestników. Piper, niezadowolony z tego, że odpadł jako pierwszy, postanowił wrócić na kanał i zaproponować uczestnikom challenge za pieniądze. Pierwszy był Bezu, miał on zrobić bałwana na dworze za 50 zł. Dobra, ja idę lepić bałwana. Przełączając się na telefon, Bezu jednak zrobił to. Ej, czekaj, war! War! No. Nie, co to? Jest loczek. Czekaj, ja odpalam tutaj zaawansowany program graficzny Paint. To jest screenshot wpadki Beza. Tutaj na czerwono oznaczyliśmy część twarzy, która nie jest widoczna, a na zielono część, która jest widoczna na kamerce. Także Bezu nie odpadł. Bezu, czy ty masz tylko podkoszulek na sobie? W budynkach jestem też. Ej, no nie, serio, nie dam rady zrobić bałwana, bo po prostu mam śnieg, który się nie lepi praktycznie. To nasikaj. Dobra, ten bałwan będzie kerst. Spotkajcie. To wygląda jak kloc. Nie, no dla mnie ładny. Dobra, Viper zaliczasz, czy nie? Jest tu Viper? Finalnie Bezowi udało się zrobić bałwana do 150 zł. Gdy tylko Bezu wrócił na miejsce, to ja postanowiłem poddymić. No to słuchajcie, od teraz do odwołania nie możecie wstawać od komputerów. Wiedziałem, że mi posiadlać! Mama za nim wysłała, to odpaliła pralkę. I teraz mam takie i nie mogę sobie iść zamknąć drzwi. No nie możesz. Zbliżaliśmy się już do drugiej godziny naszego challenge'u, dlatego postanowiłem na jakiś czas zostawić uczestników samym sobie. Chciało mi się sikać, ale teraz jak nie mogę, to nagle kurde... Marko Antonie, ty kurde wypijesz 0,7 jakiegoś kurde napoju. Czy ty będziesz oglądał teraz telewizję w kamerce? Tak! Co za giga, brej. Chupcio zmęczony challenge'em postanowił dogadać się z Viperem. Viper, jesteś? Jestem. Ja mam propozycję do ciebie. Za stówkę, nie? 100 złociszy. Chodzę na tą szafę i później odpadam, no. Pisz do chodo. To się rozleci. Chupcio kontra niestabilna sklejkowa konstrukcja, w której na co dzień żyją jego szynszyle. Czy nasz bohater wygra 100 złotych? Czy upadnie na zbity ryj, niszcząc przy okazji dom swoich pupili? Dowiemy się, jak tylko zasubskrybujesz ten kanał. To jest za darmo i zawsze możesz odsubować, także nie ma na co czekać. Klikaj. No dobra, i co, Viper, zaliczamy chyba, nie? Tak, zrób salto! Zniknął! Czyli Chupcio wygrywa w takim razie 100 zł, na szczęście nie ode mnie, stąd. No i została wielka dziewiątka. Następna godzina na Discordzie wyglądała mniej więcej tak. Nie chciałby ktoś odpaść mola. Działy się rzeczy dziwne, takie, które trochę ciężko jest mi wyjaśnić. Jest mi wodę z kibla, piję! Ja to. Więc zobaczcie fragmenty. Bezu, pokaż stopy. Dzień, a wstawię tak na środek ekranu. Dzień dobry, Kiedy wróciłem do naszej wesołej dziewiątki, miałem dla nich dwie informacje. Dobrą i złą. Dobra była taka, że mogli już wstawać od komputera, ale za to zła... Wszyscy będziemy mieli do wykonania jedno zdanie. Pamiętajcie, że cały czas musi być widoczna wasza twarz. Chodzi o to, żeby zrobić fikoła. O kurde. Wszyscy? Nie. To jest niewykonalne. Możecie zmieniać sobie kadry, ustawcie sobie jak chcecie. Czyli jak będę bokiem do kamerki, to będzie ci twarz widać. Saga, bo ja jestem w środku rankeda, to ja bym... Dobra, to Saga pierwszy! Matal, zmieniając ustawienia kamery, popełnił fatalny błąd. Stop! Dobra! Matal odpada! Ale unlucky! Nie patrzyłeś na podgląd, co? No nie patrzyłem, musiałem się przesunąć. Matal na zakończenie udziału w odcinku postanowił dać swoje wyzwanie Netiemu. Neti, będziesz musiał sobie zmienić trochę ustawienia kamery, gdyż to jej zadanie będzie przez 10 minut stać na jednej nodze z rękami na głowie. O kur... Wszystkie kary na Netiego, let's go. Nie no. Jezus, uważaj! Dobra, 10 minut. A jakby mu dać jeszcze pajacyki do tego? Piąte wyzwanie na mnie! Powinien być limit! Powinien być, to by było sprawiedliwe, ale to nie byłoby śmieszne. Przez pierwsze kilka minut Netty nie miał żadnych problemów z utrzymaniem pozycji. I może rozśmieszymy Netty'ego, jakieś żarty, coś, żeby mu przeszkodzić jeszcze bardziej. Netty, kupsko! Im dalej w las, było jednak coraz trudniej. Jeszcze 4,5 minuty. Prawie lub nie czuję, ale dam radę. Jak w tym momencie widzisz, trzęsie mi się mięśnie po śladkę i nie mogę tego zastąpić. 3, 2, 1, 0. Koniec, Netty. Przetrwałeś. Z racji, że pożegnaliśmy się z Matalem, postanowiłem odroczyć na moment wykonywanie fikołów przez pozostałą część ekipy. Kolejna godzina w ich wykonaniu wyglądała tak. Dobranoc, widzimy się jutro. No właśnie, przecież sam mogę iść spać. Idź sobie spać, idź. Dobranoc, cześć, żegnam. Spoiler, nikt nie poszedł spać.
Dobra, słuchajcie, ja sobie zjadłem obiadek na spokojnie. Także teraz możemy wrócić do naszego tematu wspomnianych wcześniej fikołów. Zjadłem przed chwilką. Idealnie. Moja mamusia się z wami wita. Dzień dobry. Witamy. To co, Rezu, chcesz pierwszy fikoła robić? No, ja mam być pierwszy czy ostatni? Oczywiście, że pierwszy. No dobra, no to była w takim razie z ust i robimy fikoła. O, uwaga, żeby teraz nie było żadnego fejla. Cały czas musi być widać twarz. Zasady. Uuu, dobra, ale było blisko. Broda znów, była. Uuu, znowu. Ej, dobra, VAR musimy zrobić. Ej, dobra, rób fikoła, a zaraz zrobimy VAR-a. Jest, zrobił, dobra. Jeszcze musimy jedną sytuację sprawdzić. W tej sytuacji Rezuksa ocaliły dosłownie piksele jego twarzy widoczne na kamerce. Moja mama mówi, że może dodatkowo zrobić szpagat. Co? O, ty, naprawdę? Jezu! Kto następny? Chętny? Chyba ja to zrobię. Pamiętaj o twarzy, pamiętaj o twarzy. Aha, już nie... Ale ku... Co rzucił kotem? No? Taki jaskiniowiec uga buga. To zaliczamy! A, mama, że mama tego, Arkoana. Dzień dobry. Ej, Arkoan, a mama zrobi szpagat? Mama! Dobra, kto teraz następny? Ja mogę. Kurde, dupę mi było widać chyba. Dosłownie chwilę po fikołku, Ginacci postanowił pokazać nam swój śmietnik. I to był jego błąd. Ups. Ginacci jest kolejna osoba, która odpada. Kolejny fikoła robił Saga. Ty zrobił, dobra, jaki horror, o Boże. Hialuronek z powodów zdrowotnych nie mógł zrobić fikołka, dlatego dostał karę zastępczą. I tak to trwało 10 minut. Co robi Arkoan? Spróbuj się tak pod skosem może... Ale ma unlucky ten pokój faktycznie. Ty Arkoan, co? O nie! Ale teraz fail. Niestety, Arkoan odpada. No i przyszła kolej na Beza. Co on robi? Co to jest za morda? Czemu on tak wygląda? To mnie niepokoi. Słyszycie mnie? Zastanawiam się, jak tu w łóżku nie b***ać. Mam cykl kręgosłup, na 500 zł warto. Słuchaj, jazda w łóżku inwalidzkim wcale nie jest taka zła, dawaj. Skurde, jak się ale co tu się dzieje? Dobra, jest. I co, w takim razie Lucek będzie ostatni. Ty w tej połowie. Lucek! Zniknął! I teraz ci w ogóle odłączyło kamerkę. Czekaj, what the fuck? Odpada! Yeah. To utrudnienie pokonało trzech zawodników. Lucek, Arkoan i Ginacci odpadają. Jeszcze możecie swoje kary wykorzystać teraz. Jak każdy nawet jego daje, to ja. O nie. Dobra, słuchaj, Neti. Mam nadzieję, że to się da zrobić. Przez 10 minut masz siedzieć do góry nogami. Neti wpadł na sprytny pomysł, żeby po prostu obrócić kamerkę. Nie. Czekaj, VAR, czy nie zasłoniłeś ręką? No nie ma tu ewidentnie twarzy. Także niestety Neti, unlucky! Więc została czwórka, ale Neti też ma swoje wyzwanie do wykorzystania jeszcze. Tagusia, słuchaj, przez 10 minut puszczasz na lupie na max głośności Rickrolla. Gorsze rzeczy się działy w tym domu. Tylko na fulla, nie? I tak przez 10 minut. Ale w międzyczasie Rezux napotkał na problem. Coś z twoim netem jest nie tak. Ty jesteś sfrizowany. Nie wiem, co się stało, ale jestem cały czas przy tym. No, wyłączyła ci się. Kręcą się kropeczki. Teraz się dopiero włączyła. Ale była przerwa niestety, także też musisz odpaść. Rezux na odchodne wykorzystał jeszcze swoje utrudnienie. Zadanie będzie dla Beza. Oto Bezu, zadanie to przebrać się w inne ciuchy. Koszulkę i spodenki musisz zmienić. Pamiętaj, że jak zmieniasz koszulkę, to nie widać ci twarzy. Musisz jakoś to mądrze zrobić. Katki też by sobie zmienił. Jak chcesz, to zmieniaj, tylko żebyśmy tego nie widzieli. Masz 10 minut, włączam stoper. Tylko uważaj z tą koszulką, jakby co. I z gaciami może też uważaj. Kładamy spodnie. Chodźmy, okej. Okay. Dobra. Żeby... Uj! O, czekaj, VAR! Musimy uruchomić. Spójrzcie sami. Jeb***a myrko, k***a! Dwie osoby nam zostały, co tu się wydarzyło? Ja mam sprawę z wyzwankiem. Chcesz wykorzystać swoją karę, tak? 10 minut pajacyków. Ja mogę robić bez problemu. Tylko sobie kadr muszę przygotować, kurczę. O, będzie dotykana kamera. Nie, nie będzie, ponieważ mam na laptopie. A, dobrze. Ej, właśnie, mogę, ale... ja chcę swoje wykorzystać od razu. O, dobra, słuchaj, Saga, w trakcie tego 10 minut będziesz musiał już czekać jak pies. Boże święty! Mogę Rickrolla odpalić do tego? Ale... Czas start. Co ja robię ze swoim życiem? Nie zdaje jakbyś szedł. Tak, ja się pytasz, co znaczy. Tak, kurde, no rodzice będą dumni, że ja uprawiam sport. Ej, autentycznie, nie czuję już tego zmęczenia. To co, lecimy 20? 5, 4, 3, 2,
Jeden. Sto. Dobra, już. Mamy to. Dobra, już mogę. 173 tętno. Rozpętałem jakąś wojnę pomiędzy moimi psami i psami sąsiadów. Ostatni challenge, jaki został w grze, należał do Arkoana. Żeby zadecydować, kto go dostanie, rzuciliśmy monetą. Masz jakąś referencję, orzeł, reszka? Orzeł. Jak wypadnie orzeł, ty wykonujesz zadanie. Jak wypadnie reszka, hialuronek wykonuje zadanie. Reszka! Teraz zdradzimy, jakie jest zadanie. Okrąż swój budynek wookoło. Let's go. Czy się uda? Mam klapki. W klapkach? O kurde. Dobra, jest kurteczka, nieźle. Ale emocje, Jezus. No to co, zaczynamy. Tutaj jakby co? O, tu jest moja klatka. Dawaj, masz 9 minut. Lecisz, lecisz. Ej, to na luzie. Oj, teraz sobie ustawię tak, żeby mnie żadne światło tutaj nie zatentegowało. 6 minut 40 sekund. O, i już sobie wchodzę do klatki. Tylko teraz jeszcze jedno. Przełączyć się na Wi-Fi. O nie! Znikła kamerka! W krytycznym momencie kamera hialuronka nie podłała. Niepotrzebny był VAR, mieliśmy naszego zwycięzcę. Nagrodę główną tego odcinka, czyli 500 zł otrzymuje Saga, gratulacje. Drugie miejsce, hialuronek, 100 zł, gratulacje. A ty, drogi widzu, wygrywasz kolejne 25 minut zabawy. Tutaj jest filmik, 99 osób wybiera, kto wygra 10 000 RP. Polecam bardzo serdecznie, klikaj!